Jesteśmy butikową kancelarią. Mamy biuro w Nowym Jorku i w Warszawie. Mamy 10 adwokatów, zajmujemy się venture capital, fuzje i przyjęcia private equity. I z rzeczy, które mogą Państwa zainteresować bezpośrednio, to reprezentowaliśmy Polideę w sprzedaży do U-testu. Bardzo ciekawa transakcja. Pierwsza transakcja, gdzie polska firma. Z aplikacji mobilnych sprzedała się Amerykanom. Sprzedała się za sumę paru milionów dolarów. Nie wiem jak to zrobili. Wiem jak to zrobili od strony prawnej, ale myślę, że wy też macie jakiś niesamowity produkt, który można sprzedać. Też reprezentowaliśmy Toruńskie Zakłady Materiałów Upatrunkowych i taką firmę Link Perfect. I to są takie, to zrobiliśmy w tym roku. Ok. Dlaczego założyć spółkę w USA? Na pewno nie z powodów podatkowych. Podatki, trz, są dwie rzeczy, jedna rzecz o Ameryce. Podatki trzeba płacić i yy, nie da się od tego ucieknąć. Al Capone próbował, wylądował... Yy, tam, gdzie wylądował z powodu niepłacenia podatków. OK. Po pierwsze, największy otwarty rynek technologii innowacyjnych. Tam wasz produkt jest bardzo potrzebny, jest sexy. po drugie, jest bardzo tani kapitał. Po trzecie, jest mocniejsza ochrona własności intelektualnej, jest szybka komercjalizacja tych technologii, jest kultura przedsiębiorczości oraz ryzyka. I prawo upadłościowe jest bardzo przychylne dłużnikowi. To. Może o tej ochronie własności intelektualnej. Główny problem, jaki pewnie macie, macie jakąś własność intelektualną w postaci praw autorskich, może zanim czy to są prawa autorskie, czy nie, macie jakiś protokół albo jakiś algorytm, który wypracowaliście w firmie. Jest duża szansa, że ten algorytm czy protokół nie, nie będzie podlegał ochronie patentowej w Europie i też w Polsce stany dają bardzo dobrą ochronę patentową na bardzo różne rzeczy na SAPa, na Oracle, bla bla. Kultura przedsiębiorczości i ryzyka. Pewnie dużo z waszych znajomych pracuje w korpo i myśli w kategoriach korpo dostaje pieniądze co miesiąc. Wy podejmujecie ryzyko, jesteście przedsiębiorczy i ludzie traktują was troszeczkę jak wariatów. Ameryka to jest kraj wariatów. Wyjechali, bo nie podobało im się w Europie albo w Azji z różnych dziwnych powodów. Prawo upadłościowe, ogłosić likwidację to jest część biznesplanu. Więc naprawdę nie ma stygmatu, że się nie udało. Też ważna jest osobowość. Kim jesteście? Czy jesteście Steve'em Jobs'em, czy Markiem Zuckerbergiem, czy Piotrem Wilawem, albo Arturem Kurazińskim? To jest pytanie do Was. Nie widziałam. Kto ma iPhone'a tutaj? Podnieście ręce. Świetnie. E, czy jest ktoś z kapturem tutaj? Hoodie. Jest? Świetnie. Śnieg padł. Pewnie konwersów nikt nie założył. Czyli znaczy się, że należycie do, do tej grupy. Czyli możecie być startupem, jesteście founderem w amerykańskiej spółce. Jeżeli macie iPhone'a, posługujecie się aplikacjami mobilnymi, to znaczy, że możecie zaczynać biznes w Stanach. Czego czują Amerykanie? Znaczy ja nie chcę, żebyście byli kimś innym niż sobą, bo to jest ważne dlatego, że Amerykanie od razu wyczują, co oni nazywają credibility gap, że coś z Wami jest nie tak. Dobra, reality check. Dlaczego tego nikt nie zrobił? Jest dużo polskich firm, które świadczą usługi w Stanach. Naprawdę. Skala cena. To jest ważne z tego powodu, ponieważ ktoś z Was usiądzie z kalkulatorem i sobie obliczy, kiedy mi ten biznes się opłaca poprzez konwergencja lajków, czy sprzedaż w sklepie aplowskim, ten biznes się opłaca. A propos waluacji i lukratywnego zysku. Słuchajcie, wasz biznes pewnie jest wart X i to jest w złotówkach. Ja zauważyłem taki magiczny trik, że te ceny w Polsce, one się konwergu, konwergują w Stanach na dolary. Więc poprzez samo założenie tej spółki w Stanach i zrobienie tego biznesu już tam, wasza ewaluacja idzie do góry. Polski VC, bagaż czy dopalacz? To jest uczciwie, to jest pytanie, na które próbuję sobie odpowiedzieć od dłuższego czasu. I to może, może ktoś jest na sali, kto będzie w stanie mi odpowiedzieć, czy polski VC jest w stanie... Pomóc i zrobić z Was globalną firmę. Cut and paste. Słuchajcie, nie można zrobić cut and paste spółki. W Polsce parę osób próbowało. Była taka firma internetowa i sprzedawała książki. Była firma, która chciała zrobić LinkedIn. Nie będę tego dalej wymieniał, bo to są dobre firmy, ale po prostu. One już przestały rozwijać się i po prostu brakuje know-how, żeby po prostu te firmy dalej pociągnąć. Więc nie robimy plagiatów z firm amerykańskich, czy jakichś tam. To, co możemy zrobić, to po prostu możemy zrobić agregat różnych spółek, z których można coś zrobić. Ok, I'm sexy and I know it. Czyli musicie uwierzyć w siebie. I to jest ważne. Amerykanie są cholernie pewni siebie w negocjacjach. I to jest taka duża różnica kulturowa pomiędzy Polakami a Amerykanami. Czyli musicie grać ostro i walczyć o swoją waluację, o swoje uprawnienia właścicielskie i kontrolne. Okay. Koszty operacyjne. Założę się, że tamten pan mnie zapyta, ile to będzie kosztowało? Nie będzie mnie to pytał, ale mogę Wam powiedzieć, że to są koszty, które są porównywalne z Polską. Jest oczywiście pytanie o optymalizację podatkową i jak się zoptymalizować. To jest wszystko do zrobienia, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że optymalizacja to jest dość często się zmienia struktura optymalizacyjna może być na rok, na dwa, więc to o tym trzeba pamiętać. Ok, gdzie założyć spółkę w USA? Oczywiście, stan Delaware, dlaczego? Najprzych, najprzychylniejsze e, prawo dla zarządu, bardzo są elastyczne rozwiązania, inwestorzy oczekują tej jurysdykcji, e, inne stany, Oczywiście, dlatego że tam prowadzimy działalność, albo są niższe podatki, ale to są podatki stanowe. Od podatków federalnych nie, uciek, nie uciekniemy. Dlaczego wspominam o tym przychylnym prawie dla zarządu? Słuchajcie, jest coś, co się nazywa Business Judgment Rule, i to jest domniemanie, że jak jako zarząd podejmiecie decyzję, to sąd w Stanach w ogóle nie zajrzy za to. Po prostu przyklepie to, bo nie zna się na biznesie. Jeżeli podjęliście decyzję w dobrej wierze z doradcami, czyli z waszymi prawnikami, z waszym księgowym amerykańskim, wszystko jest okej. Okay. Elastyczność rozwiązań, to do tego je, o tym jeszcze wspomnę, ale są niesamowite, prawo, Ameryka, prawo stanu Delaware daje niesamowite uprawnienia zarządowi, możecie wycisnąć mniejszościowych akcjonariuszy, możecie również pozbawić swoich pracowników akcji, które, którym akcji, które im daliście jako wynagrodzenie, zarząd może podnieść kapitał zakładowy bez zgody właścicieli. To jest po prostu kosmos w Europie. Okej, okay. największe błędy. Yy, nie porównać amerykańskich podmiotów do polskich. To jest, wiem, że LLC to brzmi jak spółka Zo, ale nie, to jest tak jak porównywać yy, Androida do aplikacji na Apple. U. Oczywiście działa, ale to są dwie różne rzeczy. Okej, okay. o, o, o odpowiedzialności zarządu sobie pod, powiedzieliśmy. Podwyższenie kapitału, rozwodnienie kapitału. Słuchajcie, pamiętacie, kto oglądał Social Network? Pamiętacie tą sytuację, jak Mark, Mark się skłóci z Eduardo, i Mark mówi mu: To my ciebie rozwodnimy. On to mógł zrobić, bo po prostu na to mu pozwalało prawo. Okej. Okay. Social network. Wiedziałem, że ten film wszyscy oglądaliście. Mark Zuckerberg popełnił wszystkie błędy, jakie mógł popełnić założyciel spółki. Wybrał zły podmiot, bo założył LLC. Powinien był założyć Inc., bo Inc, Inc. to jest spółka akcyjna, spółka kapitałowa. I inwestorzy inwestują tylko w Inc. Dlatego że to jest dość standaryzowane. LLC to jest hybryda pomiędzy spółką kapitałową i spółką osobową. I ja jako prawnik mogę dowolnie kształtować ten LLC. I później jest problem, bo inwestorzy nie wiedzą, co to jest. Założył spółkę przez internet, były problemy. Później co zrobił, rozwodnił Eduardo. IP. Główną osią Facebooka, no tobie spór. O, kto był właścicielem IP, czy właśnie Bliźniacy, czy Mark Zuckerberg. W końcu Mark co zrobił, po prostu zawarł ugodę, żeby pozbyć się tego problemu. Był bardzo praktyczny, to też jest ważne. Brak produktu, co właściwie Facebook sprzedaje? Czy to jest agencja reklamowa, czy czy coś innego. Przy waluacji VCs nie, wie, nie wiedzieli, co z tym zrobić. No i teraz jest ten problem, że Facebook kontra klienci, czyli rynek. Też cały czas jest walka o to, jak ta spółka będzie sprzedawała swoje produkty. Okej. Okay. Pewnie z wielu z Was wcześniej czy później spotka amerykańskiego VC. Ważne jest wzajemne zrozumienie, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o czym rozmawiamy. I jak, tak, wzajemne zrozumienie jest cholernie ważne. Te cztery pytania tutaj to są pytania, które zawsze się pojawiają. Jaki problem? I to są pytania, które się muszą, muszą znaleźć odpowiedź w Waszym deku. Wiecie, co to jest dek? Deck to jest prezentacja dla inwestorów, którzy inwestują w spółki. Jaki problem rozwiązujecie? To jest dość oczywiste pytanie, ale dość często ktoś ma jakiś produkt i nie wie, jak, jak, jaki problem zostaje rozwiązany. Facebook? Chcemy się dzielić informacjami o sobie. To jest ich problem. Że ludzie są z Anfu. Z an, atomizowani chcą nawiązać bliskość z inną osobą, są samotni. Go to market strategy. To też jest amerykański VC. Zapytaj, co zrobisz z tymi pieniędzmi i jak e, z tymi pieniędzmi, e, jak te pieniądze wykorzystasz, żeby produkt e, poszedł na rynek. Team. Czyli drużyna. Do. E, to też jest cholernie ważne bo amerykański VC was zapyta, no dobra, ale jesteście chłopaki, chłopaki i dziewczyny, jesteście z Polski, jaki macie, jakie macie doświadczenie w komercjalizowaniu czegoś, więc musicie udowodnić, że jesteście w stanie skomercjalizować produkt, w sta nie tylko w Polsce, ale w Stanach. Cash flow i projections, to jest cholernie ważne. W prezentacji... Ostatnie slajdy to są y, prognozy o finansowaniu. I tam większość osób popełnia tam błędy, bo wrzuca jakieś kosmiczne liczby, które są no, nieprawdziwe. I trzeba być realistycznym w, pro, y, w cash flow, w projekcjach i w tym, jak będzie wyglądać y, przyszły kapitał. Ja bym generalnie doradzał swoim klientom, żeby być bardzo konserwatywnym i te liczby zmniejszać. Ok. Tak. Dolina czy boczna uliczka. Teraz w Stanach się stworzyło takie rozróżnienie pomiędzy Silicon Valley i Silicon Alley. Silicon Alley to jest Nowy Jork, a Valley no to to jest oczywiście Dolina Krzymowa. Dlaczego to jest ważne? Gdzie szukać kasy w Stanach, na Wasz amerykański startup, jeżeli rzeczywiście chcecie go na przykład sprzedać w Stanach? Ja generalnie proponuję Nowy Jork, bo kultura jest bardzo podobna do polskiej. Jest ten sam styl negocjacyjny, jest bardzo twardo, mówimy sobie rzeczy wprost, jest ta sama strefa czasowa. Różnica pomiędzy Doliną a Warszawą jest 9 godzin. Czyli jak Wy idziecie spać, to oni dopiero wstają. To jest problematyczne dla, dla robienia biznesu. I też, a propos polskich VCs, bagaż czy dopalacz, polscy venture capitalists, którzy byli w Dolinie, żad żadnemu nie udało się znaleźć pieniędzy dla polskiego startupu. To jest ciekawe. Natomiast z mojego doświadczenia wynika i z moich transakcji, że ten kapitał jest o wiele łatwiej znaleźć w Nowym Jorku i w Stanach. Dobra, jak już znajdziecie tego VC, który będzie chciał z Wami rozmawiać, to tak, musicie mieć dek, czyli swoją prezentację, 15-20 stron. Teaser jest Wam potrzebny, czyli taka zajawka. I term sheet. No i tutaj mamy albo Seed Round, Series A, albo Convertible Note. No i też jest potrzebny NDA, czyli Non Disclosure Agreement. Ok, właśnie. Dlaczego Amerykanie nie dają Polakom wiz? Jesteśmy kurde obrażeni na to. Ale nie dają wiz turystycznych, ale dają wizy inwestorskie. Są trzy rodzaje wiz inwestorskich. E1 handlowa, czyli jakbyście chcieli handlować śrubkami w Stanach, wystarczy, żeby wystąpić o wizę E1. Musicie tylko pokazać, że założyliście podmiot. Wiza E2 jest tak zwana wiza inwestycyjna. I słuchajcie, jest tak zwany substantial test. Musicie pokazać, że zrobiliście jakąś inwestycję, która nie ma charakteru marginalnego. Czasami wystarczy. 15 tysięcy dolarów przy odpowiednich czynnikach. No i jest jeszcze wiza EB5, czyli zielona karta. Dostajecie z Buta. No i to 500, musicie zainwestować 500 tysięcy plus zatrudnić 10 pracowników w 2 lata. No i tyle. Dziękuję Państwu. Jak są pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Specjalnie nie mówiłem o różnicach pomiędzy LLC, LLC, Inc., odpowiedzialności zarządu i tych wszystkich ciekawostkach, bo to jest, myślę, że tutaj pojawią się pytania. Ja właśnie mam taką spółkę założoną przez internet w Delaware, i akurat w czasie, kiedy ją zakładałem, zmieniło się prawo i nie można było już tak łatwo założyć konta bankowego. I teraz pytanie, w jaki sposób można takie konto założyć w dzisiejszych czasach? Czy da się to zrobić zdalnie, czy trzeba pojechać? Właśnie. Tak, to konto bankowe się da założyć. I z, z czego to wynika? Po 9-11 Ameryka uchwaliła US Patriot Act, i to oznacza, że amerykański bank Musi poznać swojego klienta, więc ktoś musi, oficer spółki albo członek zarządu, może otworzyć to konto. Co musicie państwo zrobić? Musicie mianować kogoś jako członka zarządu albo oficera spółki, i ten oficer spółki musi się udać do amerykańskiego banku, w którym ma relacje, zna kogoś, kto po prostu mu otworzy to konto. Więc to jest dość proste i to się robi. Nie jest skomplikowane. Czy jeszcze? Kto z Państwa zakłada spółkę w Stanach? Skoro ten, mówił Pan, że ta forma działalności LLC jest taka zła, to dlaczego sam Pan ją ma? A, to jest dobra odpowiedź. Ponieważ jestem prawnikiem, muszę ponosić odpowiedzialność osobistą, za zobowiązania i nawet jeżeli bym prowadził działalność jako LLC i tak i tak ponoszę odpowiedzialność więc to jest dość proste to założenie konta bankowego wcale nie jest takie proste jakby się wydawało dokładnie jest o wiele łatwiej założyć spółkę przez internet o wiele trudniej jest założyć konto bankowe trzeba znaleźć osoby które ma re te relacje w danym banku tak e nie Musi być oficerem spółki. No, musi być, ale jeżeli jest tylko oficerem spółki, to musi mieć te relacje w jakimś banku, żeby tak krótko mówiąc, że musi mieć układ z kimś w tym banku, żeby otworzyć to ja konto. Tego nie tak ręki... Ja, ja to, tego nie powiedziałem. Ja nie To ja to mówię, bo takich spółek złożyłem ponad to już. O, brawo. Ja mam pytanie, czy wiza E1 uprawnia do numeru SSN w, w Stanach? W ogóle SSN, czyli Social Security Number, to jest amerykańska wersja pesel u I Social Security Number można sobie w ogóle wyrobić niezależnie od wizy inwestorskiej. To jest po prostu taki numer ewidencyjny. Tak. Z wizą turystyczną jest problem, ale mam, mamy klienta na Podhalu, który chciał dostać wizę turystyczną do Ameryki i cały czas dostawał odmowy. Jego, jego rodzina w Stanach po prostu pomogła mu założyć biznes. Pojechał na ulicę stolarską do Krakowa, jest naprzeciwko Dominikanów. No i dostał wizę inwestorską. Bez problemu. Ameryka lubi inżynierów, a bardziej od inżynierów lubi pieniądze. Czyli chciałem się zapytać tak czyli jakby jaki zakres wy oferujecie oprócz tego, że pomagacie te spółki założyć, czy tutaj Pan mówił dużo o tym wsparciu jakby pozyskaniu kapitału, czy to też również zależy tak, jakby waszych tak. obowiązkach tego, co robicie? Yy... Po pierwsze, ja jestem adwokatem i występuję tutaj w kapeluszu adwokackim, ale też mam doświadczenie w różnych transakcjach, gdzie wiem, że są ludzie zainteresowani firmami innowacyjnymi z sektora technologicznego. Tak, bez problemu możemy założyć dla Polaków spółki w Stanach. Mam konkurencję tutaj w postaci tego pana, który już założył 100 jestem pełen podziwu i też uczestniczymy w transakcjach właśnie sprzedaży spółek w Stanach. Ja jestem adwokatem w stanie Nowy Jork i po prostu tam jest większość mojego biznesu. Ale to jest tak, że wy macie jakieś tam znajomości, podpowiadacie tym spółkom? Tak, i tak jasne. Dalej? No to jest część, e, część pakietu. No, hmm. Po prostu nie możemy tylko założyć spółki i zostawić klienta na lodzie, no bo po prostu e, ten biznes jest biznesem relacyjnym. Czyli to jest tak, że ta spółka jest zakonana specyficznie po pozyskaniu kapitału, generalnie, tak? E, tak, tak, tak. I tam na przykład, jeżeli mówimy o transakcji Venture Capital, to tam musi być też IP. I własność intelektualna powinna się znaleźć w Stanach. Nie, nikt nie, da, nie założy, e, nie da pieniędzy, jeżeli nie rozumie, jak, jaka jest natura i charakter prawny własności intelektualnej. Ostatnie pytanie cena. Tak? Cena to możemy wziąć to offline.